Cześć, witam Was. Znajdujemy się dzisiaj nad zbiornikiem w Kraśmierzy Wielkiej. Nasz plan na dzisiaj to konie. Rozmawiałem niedawno z znajomym, mówi, że udało mu się jakieś ładne ryby połowić. Aczkolwiek nie wspomniał, że mamy taki świetny zakwit wody na zbiorniku, jak teraz będzie pewnie dobrze widać za mną, widzicie kolor wody. Słońce jest już dość wysoko, ale w lato bywa tak, że konie mogą brać i w samo południe. Także jestem całkiem dobrej nadziei. Gdzieś coś już rzucałem, miałem jakieś skubnięcie. Jeżeli chodzi o metodę, jaką dzisiaj będziemy się posługiwać, to będzie to Karolina Rig. Możecie ją zobaczyć w naszym poprzednim filmie, do którego odsyłam. Opcja awaryjna. Jeżeli nie będzie się nic działo, spróbujemy odwiedzić Starorzecze, z którego też widzieliście film, tam gdzie złowiłem karpia na spinning. A jeżeli i to nie wypali, w ostateczności spróbujemy ponękać jazie na jednym z pobliskich kanałów. Aczkolwiek, jeżeli będą jakkolwiek chciały współpracować o konie, będę się ich trzymał, mam nadzieję, że uda się złowić jakąś fajną rybę. I co dalej? No, nie tracąc czasu, wracam do łowienia, gdyż nie mam dużo czasu, wieczorem muszę iść do pracy, także zapraszam do oglądania. Udało nam się zacząć pierwszą rybę. Ładnego konia. Jak tutaj widzicie? Widzicie? O! Zestaw, jak widzicie, którym się posługuję, to ten, który Wam przedstawiałem w jednym z filmów na temat metody Texas i Carolina Rig. To jest akurat ta rybna. Proszę Was, ładny okoń. Kładziemy mu jeszcze fotkę i nie wraca do wody. Płyń wolny. Jak widzicie, woda jest dosyć słabej jakości, bo mamy zakwit, ale dość szybko udało się złapać ładnego konia. Szypon, jak widzicie, mam taki właśnie bardziej podchimeryczny, to już jest jakieś takie przynajmniej pół metra. Poprawię gumę i lecimy od nowa. Przewagą w stosowaniu metody Caroline Rig jest to, że mamy całkiem sensowną odległość, w jaką jesteśmy w stanie posłać przynętę, i do tego ona sama się zachowuje jak nieobciążona, więc tor ruchu jest dość naturalny. A zaraz chyba będziemy musieli się zwijać z tej okolicy, bo przybywa plażowiczów, a nie wiem, czy okonie będą chciały kąpać się razem z nimi. Jak widzicie, zmieniłem miejsce i niestety zmieniłem też metodę, gdyż dwa zestawy do Carolina Rig poszły świnom dal. Jeden został w zaczepie, co się rzadko zdarza summa summarum, a drugi po prostu poplątałem, a że łowię na dość cienką żyłkę, to się odstrzelił w trakcie rzutu. Także byłem zmuszony zmienić metodę. Łowię teraz czebulaszką, aczkolwiek tą samą przynętę. Pomimo krótkiego łowienia Karolina udało się złowić jednego fajnego konia. Także jestem w miarę zadowolony. Możecie sobie zaobserwować, jak wygląda woda, jaką jest zupą. Poza tym miałem jeszcze jakieś jedno branie. Aczkolwiek szału nie ma. Są jeszcze takie dwa miejsca po drodze, gdzie się czegoś spodziewam, że może się coś dziać. Idąc dalej, no niestety chyba populacja dziadków z robakiem powoli przewyższa populację okoni tutaj, ale udało się złowić takiego dwudziestaka z dużym plusem, także na te warunki uważam, że to już taka całkiem fajna ryba. Nie wiem, mamy do zrobienia jeszcze taki drugi brzeg i mam zamiar się pokręcić chwilę przy końcu opaski z kamieniami, może tam będzie coś stało, ewentualnie jakieś, nie wiem, może klen jaś.
swojego czasu lubiły się tam wygrzewać, czasem udawało się je łapać. I jeżeli nam wystarczy czasu, a tutaj się nic nie ruszy, to po prostu ruszymy dalej na inną miejscówkę, o którą wam obiecałem. Niestety sezon pstrągowy się już kończy, a ja jakoś, nie wiem, z braku czasu i warunków trochę byłem zmuszony wybrać się na Okonie. Chociaż ta jedna ryba, którą złowiłem, w sumie już daje powody do zadowolenia, gdyż w tym roku Okoni za wiele nie łowiłem, najwięcej chyba nałowiłem ich pod lodem, gdzie tam na jakimś filmie pewnie możecie zobaczyć, gdyż ten sezon tak trochę upłynął pod znakiem pstrągów i muchówki. Ale obstawiam, że na jesieni jak i muchówka się nie skończy, bo pewnie będzie kilka prób łowienia lipieni, bo z reguły u nas to tak raczej na próbach się to kończyło. Ale pewnie ruszymy się trochę ze spinningiem, coś na ciężko, może jakieś szczupaki się uda połowić, może jakieś sandacze. Zobaczymy, jak będzie z czasem, bo ostatnio jest trochę biednie. Po cichu gdzieś był jeszcze jakiś planowany wyjazd na Słowację, na Wach, na tęczaki, duże tęczaki, ale zobaczymy. No, został nam cały wrzesień do zrealizowania akurat planu tego wyjazdu. Na razie się to średnio rysuje, ale szczerze ja bardzo bym chciał, bo już raz tam byłem, widziałem rybę, którą złowił kumpel i robiła naprawdę olbrzymie wrażenie. Udało mi się namierzyć statką klejek albo wydręk. Więc lecimy mikrospeedingiem. A mieliśmy wrażenie. Będzie zobaczyć, jak goblerz zostawia ślad po wodzie i czystszej ścieżkę. A tu mamy kolejne całkiem atrakcyjne miejsce w pobliżu opaski. A szedłem do wody, żeby się trochę schłodzić po prostu. To są moje stare dziurawe wodary, więc obstawiam, że zaraz będą pełne wody. Wiecie, to przy końcu zanurzonej opaski pojedyncze kamienie, gdzie oko nie szukają schronienia. Między takimi kamieniami jest dużo jakieś drobnicy, robactwa, czyli po prostu pożywienia tych ryb, które dzisiaj chcemy. Jak na razie jedyną rybę złowiliśmy tam przy molo po drugiej stronie. Zobaczymy, może jeszcze coś weźmie. Powie tu jeszcze trochę, jeżeli nie będzie się nic działo. Zejdę niżej po prostu na kanał Małoszówki, może tam się coś ustrzeli. Aczkolwiek, jeżeli tam płynie taka sama woda, a musi płynąć taka sama, bo woda idzie stąd, obstawiam, że też bajki nie będzie. No cóż, trafiają się, że tak powiem, może nie lepsze i gorsze dni na rybach, ale na pewno takie, w których się łowi więcej i mniej, bo każdy dzień na rybach jest tym dobrym. Przynajmniej dla mnie. Z tamtej drugiej strony niestety jest sporo plażowiczów, dzieci i tak dalej, musiałem się zwinąć. Po tej stronie spoko. Cicho, przyjemnie. Jedynie to straszna palma wywaliła i gorąco. A dlatego stoję teraz po pas w wodzie. Niestety czasy na tym zbiorniku, kiedy się przychodziło, łowiło kilkanaście okoni, a czasem kilkadziesiąt się skończyły. Nie mówimy tu o presji, że ryby są skute, tylko mówimy o tym, że po prostu ta ryba została zabrana i leży gdzieś w lodówkach, w zamrażarkach. No ale przecież regulamin PZW na to pozwala.
5 kilo okonia, takich po 20 centymetrów, powodzenie. Czyli tukon w dniu, kiedy one biorą, przecież że się złowi, ale to jakaś przecież rzeźnia, a nie łowienie. Będę mocno wyjdzieć. A, ładny okoń. Bardziej kwiatcza. Ładna ryba. A, wziął. Wziął na stream. Na streamera założonego na czebureszkę. I uciekł. Dobra, łowimy dalej. Jesteśmy już na kanale. Tutaj woda też taka zupa, ale może się jeszcze uda coś. Ja bardzo delikatnie biorę. No drodzy, jakaś duża ryba żeruje przy samym brzegu. Jesteśmy na tym samym starożytnym, jakim byliśmy kiedyś. Widzę ją, tylko nie jestem w stanie stwierdzić, co to jest. Chyba się tu w brzegu dość. Oj, chyba mnie zauważył. To karp. Niestety cwaniak się połapał w całej zabawie. Ale widzę go. Spróbuję mu podać przynętę. O, zdręgi atakujące naszego woblera. No to cwaniak, może to ten, którego mieliśmy ostatnio, bo my jesteśmy w tym samym miejscu. Pochodzę tam. Ma by jakaś duża ryba dzisiaj. Jak to, to raczej takie mniejsze dzisiaj wyjestrowaliśmy. Jest stado zdręgi, do których możemy się odpowiedź na pytanie później, ale bardziej byłbym zainteresowany tym kolegą, gdyż to taka większa wędka ryba na kiju. Ale dobra, rzućmy do wzdręg, zobaczymy jak się będą zachowywać. Wobec się nie zaplątał. Potem jeszcze mamy opcję awaryjną, typu próbujemy łowić jazia. Zobaczcie, jak film będzie momentami nudny, bo nie będę nic gadał, ale chodzi o to, że ten karp ewidentnie nas jakby usłyszał i się spłoszył. Operujemy na bardzo płytkiej wodzie, także jedziemy przez samo stado wzdręg, patrzcie. W sumie kilka się ruszyło. A może jakaś gdzieś się większa wynurzy. Nie pamiętam, dało się tu zrobić większe wzdręgi. Jeszcze w zeszłym roku mi się jakieś trafiało. A tu na razie mamy takie towarzystwo, które nie jest w stanie zapiąć się na haczyk. A może trzeba się wykazać trochę większą cierpliwością. Jesteśmy w trochę innej części tego starorzecza niż tej, której byliśmy ostatnio. Ale to dlatego, że w tamtej jest już tak mało wody, że w ogóle ciężko czymkolwiek mówić o jakimkolwiek łowieniu. Widzę, po lewej woda się rusza, czyli znaczy, że ten karpik się gdzieś tam kręci, bo on tu pływa na wpół wynurzony w większości miejsc. Że na wpół przesadziłem, ale grzbiet mu często widać. Że mąci tą wodę. Mamy rybkę. Mamy okona.
Patrzcie, jakie piękne miejsce znalazłem. Bobry zrobiły tamę. I woda się przelewa. W innych miejscach niemalże stoi. Więc takie miejsce z wyczuwalnym nurtem, gdzie ryby mogą stać w miejscu i mieć dobry przepływ wody, lepiej się natleniać bez wysiłku. No, świetne miejsce. Rzucamy woblera, czekamy aż opadnie. Jest na dnie i delikatnie pociągamy. Bęk, bęk, bęk. Obstawiam, że stoi tu całkiem ładna gromadka okoni. Teraz może wrócę po pudełka, które zostawiłem z brzegiem. Tam, gdzie się czaiłem na tego karpia. I spróbujemy połowić tu okonie. Podejrzewam, że gumka, która lepiej dociera do dna, by się świetnie wpisywała. Liczyłem, że będzie strzał za strzałem praktycznie. A tu jednak nie. Ale miejsce jest przeurokliwe. Jakby to była inna rzeka, to byłbym pewien, że to pstrąg to stoi, ale niestety tutaj nie ma pstrąg. Ale patrzcie, jak tu jest wąsko. Podanie przynęty z dużej odległości, bardzo ciężka sprawa. A widzicie, przelew jest pod drzewem, bo za nim leży drzewo, więc tak centralnie pod bardzo ciężko podać. No ale w takim miejscu możecie pewnie, że znajdziecie ryby. Woda poniżej zaraz zwalnia prawie do zera, wyżej stoi, bo jest zatamowana. W takim miejscu zawsze będą stały ryby. No tutaj na przykład jest takie miejsce, gdzie wiecie, precyzja rzutu ma zarąbiście duże znaczenie. Nie mówię jedynie o utracie przynęty, ale też to, że nie wiem, gdyby udało się wrzucić centralnie pod ten kamień, kamień, mówię konar, to tam na pewno stoi jakaś ryba. O, nie chciałbym tego. Dobra. Co ma pan za sobą? Na szczęście w ogóle został uratowany. Ponawiamy próbę. Gumka już była trochę lepiej latała, bo wiecie, macie dobrze ułożony ciężar. Kurde, no. Trochę sobie nie daje rady. Też podejście bliżej wiele nie zmieni, bo tu i tak trzeba wykonać bardzo precyzyjny rzut, a z drugiej strony pasuje też nie włazić wręcz w to miejsce, żeby nie zarobić za dużego rumoru. Na dzisiaj niestety to już koniec, gdyż muszę uciekać, czas mi się skończył, muszę iść do pracy. Wracać do Krakowa. No co, no plan tak średnio wypełniony, szczerze mówiąc. Myślałem, że okonie będą lepiej współpracowały. Udało się złowić jakieś okonie, aczkolwiek... Kurde, no. Nie lubię tak, kiedy ryby są tak pojedynczo losowo ławione z tego względu, że bardzo ciężko wyciągnąć jakieś wnioski i tak naprawdę dalej łowi się tak troszkę po omacku, a wszyscy wiemy, że przecież całe nasze wędkarstwo polega na tym, żeby łowić pewne ryby celowo, stosować jakąś taktykę i żeby wiedzieć, jak się dobrać, a nie rzucać przed siebie bezmyślnie i tylko liczyć na łup szczęścia, że akurat ta ryba tam będzie i weźmie albo, nie wiem, wpłynie w naszą przynętę. No to pierwsza rybka, no fajny okoń złowiony na metodą Carolina Rig. Na początku przy plaży, tam gdzie jeszcze nie było wtedy tak dużo ludzi, ale musiałem stamtąd uciekać, bo z biegiem czasu było coraz więcej ludzi, jakieś łódki pływały i inne tego typu rzeczy. Potem na zbiorniku jeszcze jedno pojedyncze branie i jedna wielka cisza. Zeszliśmy na odcinek rzeki poniżej zbiornika, tam udało się złowić jednego okonia. Była jeszcze jedna ryba, prawdopodobnie szczupak, który uciął mi po prostu żyłkę, gdyż łowiłem bez przypony, nastawiając się na okonie, ale tego się nie udało nagrać. Później odwiedziłem na chwilę to Starorzecze, gdzie ostatnio łowiłem karpie i karasie z nadzieją na wzdręgi, aczkolwiek no, tam zakwit wody był tak duży w tej części, gdzie te wzdręgi z reguły stoją, że mi się wydawało, że tam nie ma wody, a jak podszedłem bliżej, to okazało się, że ten zakwit ułożył się pod powierzchnią jakieś 10 cm, a z daleka to było, wyglądało tak, jakby tam powstało po prostu drugie dno.
Szedłem trochę dalej, bo trochę małych zdręg, ale takich no trochę już ciężkich do robienia na spinning, gdyż one takie 10 cm to tam max. I widziałem też całkiem sporego karpia, no jest nawet szansa, że to ten, którego widzieliście na filmie, bo obstawiam, że na takim małym zbiorniku dużo ich nie ma. Ładnie żerował przy powierzchni, aczkolwiek no, był tak wybitnie czujny na tej niskiej wodzie, że nie dał się podejść, a robiłem do niego z 3 albo 4 podejścia. A szkoda, bo byłaby pewnie jakaś fajna duża rybka, jakbym dobrze to podrzucił, to zakładam, że zebrałby tą przynętę. Dalej, ojej, odwiedziłem na chwilę kanał, tam przy Bobrzej tam jest, udało się też złowić jednego okonia. Później tego już nie nagrywałem, poszedłem się przejść zobaczyć, czy jazie nie stoją tam, gdzie często im się to zdarza. Niestety ich nie było, więc nawet nie podejmowałem prób łowienia, też ze względu na czas. Także co, no dzisiaj no pierwsza przynęta, która udała się sprowokować rybę do brania, no to był filmik Ganki, taka imitacja robaka 7,5 cm w kolorze perłowym. Druga ryba padła na czarnego streamera mojej produkcji założonego na czeburaszkę, a ostatnia ryba na woblera Lipki zebranego przez okonia. No cóż, na dzisiaj to wszystko, tak jak wam wcześniej wspominałem, pewnie mamy w planach, że Adasiem za niedługo jakiś wypad na lipienie. Aczkolwiek z tym czasem ciężko, bo Adaś ma dużo pracy, ja zresztą też. Na lipienie. Po cichu nam się marzy ten wyjazd na Wachę, o którym wspominałem, na Słowację, na tęczaki, żeby wam pokazać wreszcie jakąś dużą rybę. Ale zobaczymy, co uda się zrealizować. No, także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za wszelkie lajki i suby. Do zobaczenia w przyszły piątek. Cześć!